Rzucić na głęboką wodę to chyba mało powiedzieć. Niezły debiut. No jak oceniasz swoją grę, jak oceniasz swoje emocje przede wszystkim w tym meczu? No emocji było na pewno bardzo, bardzo dużo. No nie spodziewałam się, że tak szybko tutaj po przyjeździe od razu zostanę wrzucona do gry. Ale bardzo się z tego cieszę. Nie wiem jak go ocenić, bo no tak na gorąco ciężko mi. Ale myślę, że nie było najgorzej. Jak na pierwsze takie spotkanie na arenie międzynarodowej, no to myślę, że nie było najgorzej. To kiedy się dowiedziałeś przede wszystkim, że zagrasz w dzisiejszym meczu? W szatni przed meczem. Jak trener powiedział, kto wychodzi w pierwszej szóstce, wtedy się dowiedziałam. Także nie było dużo czasu na myślenie i to chyba dobrze, bo to tak w sumie jakbym wiedziała wcześniej, to może za dużo bym myślała i wtedy by wyszło, co by wyszło. Także no. To ja powiem, że na pewno nie było najgorzej, to bardzo skromnie to określiłaś. No wynik jest jaki jest, natomiast opowiedz trochę o meczu, no bo grałyście przecież nie z byle kim. No tak, no myślę, że w tym meczu zdecydowanie za dużo zepsutych zagrywek. I gdzieś tam może gdyby te zagrywki gdzieś tam lepiej nam wchodziły, no to może ten wynik byłby jeszcze trochę lepszy. Gdzieś tam może jakiś set by się ugrało czy coś. No i trochę obrona. Wydaje mi się, że tutaj też trochę mogłyśmy więcej popracować. Natomiast z drugiej strony Brazyliki no, broniły bardzo dużo. No, sporo piłek wygrały, sporo ważnych punktów kontrataku, prawda? Tak. Bardzo dużo nas tam takich ważnych piłek podbijały i no, były to piłki, które my myślałyśmy, że już będą skończone dla nas, nie ukrywajmy, a tutaj jednak no, dziewczyny broniły jak tylko mogły.